Cześć, dzień dobry, witam was już w setnym spotkaniu z serii Osi na Map. Minęło od pierwszego odcinka z Osiny 2 lata prawie. No, naprawdę wam mówię, serio. Bo pierwszy film był 19 czerwca, a mamy 24 maja, jak to nagrywam. No dobra, także tutaj muszę puścić tego, niech łapuje. No i dobra, i lecimy siać. Siejemy rzepak na wszystkich polach, bo to ostatni sezon. No ja sobie sieję rzepak tutaj na polu numer 49, nowym polu, świeżo zakupiony. Dobra, on sobie tutaj da radę to złapnąć jakoś. Do lewej sobie damy, żeby tutaj tego łuczka ściągnąć. No i elegancko, i siejemy. Oni sobie dadzą radę. A tutaj pracownik E, czyli Fendt, sieje sobie na tym tutaj polu. Miały być większe siewy, no ale nie chciało mi się tyle ciągników ogarniać. To raz, a dwa, że no, ciągle bym musiał ich ogarniać, tak? A tutaj 49 zasieję, tutaj 29 od razu mogę rypać tak po skosie sobie siać. Ja wiadomo, tym John Deere'em tutaj będę mógł poprzecznaki wszystko obsiać ładnie, żeby on się nie męczył. Przecież tam zwykły pracownik jeździ, tak, że on poprzeczniaków tak by nie zrobił. A ja sobie te dwa razy dookoła pola objadę i tak. No, generalnie pole było do łapowania, dlatego łapnuję. Tych kawałków tutaj po słupach nie orzę, bo to bez sensu, bo to i tak ostatni sezon to wyrąbane jajca. 47 jeszcze jest nie moje, ale spokojnie. Jak wszystkie pola, no to 53 teoretycznie też powinno być zasiane chyba. To zastanawiam się, jak na to 40... 53, sorry. Wtedy dojechać kombajnem. Ale to się nie opłaca chyba to 53 siać. Lepiej zostawić je w trawie. I mieć spokój. Wziąłem sobie case'a z rożycznikiem. Niech sypie wapno. Bo on ma 15 metrów. Tyle co ja. Jedzie taką samą prędkością, także no. Także ja go z rozrzutnikiem nie wyprzedzę. I no, no może na nawrotach trochę mogę mu odejść, ale to tylko na nawrotach. No tak przejazdem to praktycznie to ta sama prędkość, ta sama szerokość. No tak więc luźne gumy. Kurs nie załadowano kursu, no dobrze. Lecimy sobie tym 7. 10 hektarków co tu jest, zaraz dwa będzie zasiane, coś czuję. Wapno pisało, że on 20, tam 5 minut miał chyba wapnować. A ja sobie jeszcze Izaka oglądałem, tam do końca 10 minut zostało, czyli połowę pola sobie zwapnował. Bo taki był plan, żeby on sobie zwapnął pół pola zwapnował. A ja wtedy miałem ruszyć na pole i tak się stało. Właśnie na pół pola, no prawie pół pola ma zwapnowane. Bo kółko ma zrobione, te długie, jeszcze jeden przejazd długi i będzie miał coraz krótsze, tak, żeby też mu szybciej będzie szło. A, ten na wstecznym ripie cały przejazd debil. No dobra. Nie mam wyjścia, niech sobie jedzie na tym wstecznym, tam wyrąbany w niego. Bo i tak dzisiaj chyba na liwie będę miał dużo robotki tutaj. Tak więc na spokojnie. Że te wszystkie pola zasiej. Chcesz tam zacząć kosić? Bo w 101 odcinku nie wiem ile skoszę. Ale jakoś damy chyba radę. Ja wiem co on zrobi na tym polu. On cofnie całe pole. I 5 czy tam 10 metrów przed końcem zawróci się. No a jak?
Dobra, to się później tam dosieje. Sobie to później dosieje, tak że na spokojnie, to tam nie martwcie się o to. To poprawia sobie to nawet John Deere dosieje ten kawałek. No, chcę po prostu go na tym prostym puścić, żeby on sobie siał. Po prostu, żeby te hektary robił, nie? Dobra, i na tamtego wapna ma 12 ton jeszcze. Gdzie jeszcze mu wystarczy na troszeczkę. Całego może nie zrobi, no ale zobaczymy, ile zrobi na tym rozrzutniku jeszcze. No i tak to będzie wyglądać sobie. Czy się cieszę, czy ostatni sezon? Powiem wam tak. Z jednej strony tak, a z drugiej nie. Z jednej strony się cieszę, bo będzie wreszcie osina skończona, a z drugiej trochę tak smutno będzie, nie? Bez tej osiny. Ale z drugiej strony patrzmy na to z innej strony. Patrzmy na to strony takiej, że no, jest dzisiaj 24 maja, jak to nagrywam. No, to już mamy coraz bliżej do nowego farminga. Także już w ogóle. Trzeba też liczyć, że coraz bliżej do nowego farminga. A serie niepokończone. Tak więc no, trochę słabo. Tak więc trzeba spiąć węgorza i zacząć więcej nagrywać. No, mi się wydaje, że to są chyba ostatnie siewy. Raczej więcej siewów nie przewiduje na odcinkach. No, więcej siewów nie przewiduje, no bo będę miał zasiane tutaj połowę pola. O, zajebiście to zrobił. Dobra, chuj niech jedzie. Dobra, wywalony. Niech on to sieje tam. To się później dosieje. No, to będę miał zasiane, to będę miał zasiane. Myślałem, że jest na 47 kontrakcik, to jeszcze w ogóle już by fajnie było, gdyby miał kontrakcik, no. No dobra, niech co to jedzie. I teraz coś się zgubiłem, bo chciałem coś powiedzieć i teraz coś się zgubił. A no, 3000 hektarów chyba będzie obrabione. Jo, na luzie. Czy to 3 dawki, czy na wozu, czy na 2 dawki. Znaczy na 47, 3 dawki, ale tutaj te wszystkie pola po 2 dawki. Także troszeczkę, no. Troszeczkę zajdzie. Czy 400 hektarów to raczej chyba się nie uda zrobić tutaj, ale... Chociaż... Może się udać, bo to jeszcze do zebrania jest. Także te 3000 hektarów będzie na liczniku nabite, jak nic. No. Dobra. Aligancko. Niech jedzie, a ja sobie altawą muszę zrobić, bo muszę coś zobaczyć, jedną rzecz. No coś mi tu nie pasuje. Ja bym to spotkanie też odpalił. Po co? Przecież nie ma spotkania. Przecież... Muszę sobie zobaczyć... Tak, czemu, jak chemii. Może chyba... Dobra, to trzeba. Trzeba będzie później zrobić to zadanie. No ale tutaj spotkania żadnego nie powinno być. To się palnie. Dobra, wracamy do gry. Jak on tam się je? A dobra, on sobie musiał taki swój cypek zostawić. Jakby on tego nie zostawił, to on by dalej sobie nie chciał.
Dobra, także siejemy sobie powolutku to wszystko. Także robotki na liwie będzie dosyć dużo. No, także ciekawy. Okej. Rozumiem. Ale ja 12:40 ostatnia lekcja. I potem wolę. Więc na Libie będzie co? Będzie co do ziania na Libie. Będzie tutaj trzeba zasiać. To zasiać. No tego akurat nie, bo tutaj trzeba zebrać jeszcze. Nie, w sumie aż tak dużo do siania to nie będzie. No tu będzie jeszcze za pole do siania. Z jednej strony dużo, niedużo. Zależy jak na to patrzeć. No 10 hektarków myślę, że tym zostawem 25 na godzinę. 20 minut gdzieś. Myślę, że to jeszcze 10 minut zejdzie. Jak nic. No, tylko że jak go będę musiał zatrzymać tam, żeby on sobie nasypał to wapno. Przełączyć. Ale to dopiero jak podjedzie. No i elegancko idę. To jest 700 odcinków. 100 odcinków. O, pomocnik chyba zakończył robotę. Ciekawe czemu się wyłączył. A, on się wyłączył, bo nie dojechał do tego, do pola. Kawałek przydaleko miał. Ale dobra, damy radę jakoś. Ósemka tam cały czas pełen but. Elegancko już. No, 3 godziny ma nabite już. No, nie oddaję tych ciągników, no bo na ten ostatni sezon to nie opłaca mi się ich oddawać i potem je znowu pożyczać na żniwa, także nie opłaca mi się tego robić kompletnie. Dlatego ich nie oddaję, po prostu nie. Niech sobie tam nabijają te godziny. Stać mi na otrzymanie tych ciągników wypożyczonych. On nie dojedzie do końca, chyba. A fajnie jakby dojechał. Dojedzie. Jednak dojedzie, pomyliłem się. No, wszyscy 25 na godzinę, także ani go wyprzedzić, ani... Dobra, nie, to ładnie dorzucili za rogu. Jeszcze coś tam mu zostanie tego wapna. 200 kilo mu jeszcze zostało, także na kolejny przejazd mu starczy. Tam żeby chociaż sobie zacząć kawałeczek. No i ładnie to idzie, tutaj widzę. Mnie się podobało. A te poprzeczniaczki to jeszcze chyba na odcinku znowu sobie zasiać. Także powoli sobie tutaj damy radę. Au. A te 3000 hektarów to da radę zrobić. Przecież tutaj ile będzie do nawożenia. Przez zimą tutaj do nawozić to. Jeszcze na wiosnę. Także zima będzie długa w tym roku. Zima będzie długa. No a to wszystko co mam soi. A, no zapomniałem, przecież nie mam soi zabrane jeszcze. Ale to wszystko co będę miał soi zabrane. To będzie praktycznie na spłatę kredytu. Mam 1 000 000 kredytu. Nie to, żebym się chwalił, ale mam 1 000 000 kredytów. No. A jak tam krowy? 18 sztuk. Widziałem, że jakaś w ciąży miała być.
Za 0,3. Za 0,3 poród. Czyli zimą powinna być 3 krowy chyba z tego, co widziałem. Dobra, zamknij tą drabinkę i syp to wapno. Dobra, on tam wapno sypie. W sumie będzie widać, kiedy skończy, bo kasa przestanie lecieć w dół. No i sobie tak powoli tutaj działamy. No. W sumie mogłem to inaczej zakrącić, ale dobra. Niech będzie. Mało się to ładnie zawróciliście, powiem, że nie. Ale po tym przejeździe będę musiał czekać, aż on mi złapnuje ten klin do końca. Dobra, do połowy dojadę i pojadę go puścić. Cały rożytnik. Nie no, rozpocznij kurs. Tu 17 ton mu wystarczy, na spokojnie. Dobra, idę zobaczyć, jak on tam sieje sobie, na spokojnie. Gdyby nie było... Tam gdzieś widziałem go. Au. Szukał kursu. Dobra, czy on tu zawróci? Tutaj 30 dokleiłem z tego, co widzicie. Takich ogłoszeń małych. Teraz jak on to zawróci? Pewnie przez rób przejedzie i się zawróci i uwiśnie na nim. Jak się czuje. No, wiedziałem. Tylko, no dobra, nie zawracaj sąsiadu na polu. Znaczy jeszcze niedługo moje, ale na razie jeszcze sąsiadu. Przejedzie czy się zablokuje? A, ja go zablokowałem, przepraszam. O, przejechał. Dobra. Znaczy dobrze. Dzisiaj to było IQ 200 zagranie, żeby pójść sobie zobaczyć, czy on zawróci. I w tym momencie akurat dojechał wapnować, także idealnie to zrobiono. Co do wyliczonych. Było wyliczone. Więc ja sam takim zostałem 10 hektarów, mogę walnąć 25 minut. No, mini przerwy. No to tam bez problemu. Szkoda, że te pola tutaj, te dwa na ostatnie odcinki są kupione, no ale trudno. Ale cel wypełniony będzie. Cała mapa ograna. Także no, fajnie. Podoba mi się to. Elegancko idzie. Znaczy ja praktycznie poza nagrywaniem, to ja farminga nie gram. Ja tylko gram farminga nagrywań. Nagrywam farminga i gram sobie, żeby save ogarnąć. A tak praktycznie to na chillku to nie gram. Nie chcę cię jakoś. Teraz coś się odmieniło w moim życiu. I wolę sobie iść na tego CS-a 3 razy dziennie. Wolę sobie iść tam popykać te 2 godziny CS-a z Kubiksem. No, wolę sobie iść popykać CS-ka niż grać farminga, szczerze mówiąc. No ale farminga gram tylko, żeby sobie save ogarnąć. No bo to już tak, powiem wam. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, ale tak trochę już mi się nie chce grać 19. Tak trochę mi się nie chce grać 19, to mówię ja. Tak leciutko tylko mi się nie chce. Ale to, dam radę.
Do 22 wytrzymamy. Już dużo nie zostało. Dużo czasu do 22 nie zostało, a tak jak dużo czasu nie zostało do... Tak jak dużo czasu nie zostało do... Nie wiem dlaczego ty. Do końca osi, no, bo to chciałem powiedzieć. Szukałem tego słowa. Wiedziałem, że ktoś coś chciałem powiedzieć, ale nie wiedziałem do końca, co chciałem powiedzieć. Na niedzielę chyba wypada kolonia. No tak, kolonia wypada. Ale to dzisiaj jest poniedziałek, to sobie to nagram gdzieś. Sobie to nagram gdzieś tak środa. Będę we środę, bo jutro po praktykach to będę wolał sobie chyba pograć. Pograć tak, o, dla cinku, farminga. Na liwie. Niszczą odcinku. No więc co tam, mogę sobie na środę nawet zostawić. No ale postaram się do w maju skończyć nagrywać osinę. Powinno się udać. Ale nie wiem. Bo zostało mi 4 odcinki? Bo muszę... Nie no, siewów już nie będę robił. Muszę zrobić zbiór soi, sprzedaż plonów. Ostatnie wielkie żniwa. No i wtedy ten odcinek taki podsumowujący, czyli sprzedaż tego plonu i maszyn. I że myślę, że... Aż powinien się w 4 odcinki uwinąć. To, że teraz będzie więcej ogarniania save'a niż nagrywania, ale... Przeżyjemy. Dzisiaj tylko zostaną 2 serie. W czerwcu zostaną tylko 2, tylko Fesbrun Kolonia, Fesbrun Kolonia. Tą kolonię też trzeba przyszybszyć, żeby ją skończyć tam. Do końca wakacji nagrywać. Już teraz kupię te 2 maszyny, 2 kombajny. Robotka powinna iść do przodu sama. I wtedy wszystko ładuje w pola, nic już maszyny nie ładuje, tylko może ewentualnie tam jeszcze mi się mikser kupi. I jakiś mocniejszy ciągnik. A tak to wszystko będzie ładowane w pola już potem. Dobra, przejść przez ten rów. No dobra, zasiany. Tutaj po skosie ten poprzeczny... No dobra, to się go później zrobi. Ja jadę tutaj te pierdółki wysiewać i tutaj poprzeczniaki od drogi. Na 2 razy poprzeczniak od drogi trzeba walnąć. Ten klin, co tam jest zacięty tutaj, o to 2 razy, na 2 razy przejechać. No, takie wykończeniówki muszę tutaj porobić. A takie niedoróbki muszę dorobić, czyli tutaj jakieś poprzeczniaki wysiać. Mam jakieś... Klinki dosiać. No, taka robota, tylko wykończeniowa bardziej. On sobie tam wali po głównym, po długich przejazdach. To jest chyba najlepsza opcja, żebym ja sobie poobsiewał te wszystkie pola. Te poprzeczniaki, te kliny wszystkie wyrobić. A ten w tym fendem ich tylko ino sieje te długie przejazdy w środek pola. Myślę, że jeden z najlepszych pomysłów, jakie wpadłem w tym momencie.
poprzeczniach to chyba najlepiej. Nie wiem, czy na początku, bo potem jak będą jakieś inzorki, to tutaj dosiewać, to myślę, jak takie inzorki zostaną, to chyba nie warto by dosiewać nawet. Tutaj jest ładnie dosiane, także zostawiamy tak. Tutaj nie walę poprzeczniaka, bo do czego? Po co siać siano, tak? No, dobrze powiem. Po co siać to samo, jak to jest zasiane już? Po co to przesiewać, a może bardziej tak? No, mamy 26 minut odcinka, także no... Odlecimy te dwa poprzeczniaki od ulicy i skończymy chyba odcinek. Ja sobie tu po odcinku będę walczył z tymi klinami. Czy klinami, no tutaj to dosiać muszę. Tam, tamtej 33 ten taki brzuszek muszę dosiać. Poprzeczniaki walnąć. No, także tu mam więcej siania takiego. Więcej, jakby to powiedzieć. Z więcej kręcenia niż siania, bo może tak. No ta górka to tu jest masakryczna, szczerze mówiąc. Tak, ciągniki dostałem po dupie. Nawet fend. No, sieje, bo dobra, bo się strasznie, że nie sieje. Nawet fend, który ma 500 koni, tutaj schodzi za 12. No, także jest co ciągnąć pod tą górę. Siewniki na takie. A jak on tą górkę wysieje? No, najgorzej ma tutaj na 30. Są 30 tutaj zasieje. No wtedy już będzie miał z górki, już nie będzie musiał wtedy pod taką górę podjeżdżać. Praktycznie wcale nie będzie górki dalej. Tam się już wypłaszcza dalej. No ale no, musi zasiać. Ktoś tu będzie miał takie dwa przejazdy. To tą największą górę tu. No ale się da. Się wszystko da. No ale to wszystko posiać, to troszeczkę zejdzie. Oj, tu jest taki brzuszek, muszę go zasiać. O tym właśnie mówiłem. Znaczy to nie ten, jeszcze dalej tutaj jest jeden. A chodziło o ten. Czy tak drugie pole obok będzie ten brzuszek, też będę musiał ręcznie zasiać. No to tak. Takie sianie pół dupy za krzaka. W sumie tego brzuszka to ja tu nie dosiewam, na razie. No bo ja i tak tutaj przyjadę poprzeczniakiem, wrócę. To zagarnę. Tu tam. No bo no, jakoś. Jakoś się wymyśli, jak to zasiać. Sobie powoli to zasieje. Sobie dam radę to jakieś zasiać tutaj, myślę. No, także. Do końca maja chcę 1350 godzin na Steamie, że może się to udać. Mam 1311. A do końca maja zostało od dnia tego 6 dni. Tylko że w czwartek mam jazdę i za te 4 godziny z życia już ujdzie. Będę miał na 12, do 16 to mi nie będzie. Na nim przyjadę, to będzie gdzieś tak 16:30 maksymalnie. Najpóźniej. Serio, on cofa się myśliwe? Dobra, niech już się... Widzę, że kolejny kawałek go do siania. Dobra. Się da. A czyli to będzie 16:30 maksymalnie. No zanim zjem, ani to tego, ani wsiądę na kompa, to pewnie będzie koło 17. I co, do końca dnia będzie... Ile czasu? Niewiele. Bo będzie... No niewiele czasu, masz rację. Bo to będzie ten. To będzie 17.
Do 22 to ile? Maksymalnie 5 godzin. A jeszcze pewnie to i tak nie wyjdzie, bo jeszcze w CSS będę grał. To może z 2 godziny zagram w farminga. No ale myślę, że w piątek to nadrobię. Mi się zdaje, że w piątek to sobie nadrobię. Tak jakoś się czuję. W piątek postaram się od rana sobie na lekcjach pykać farminga, a nie w CS-a. CS-a mogę sobie będziemy puścić tam. Na farminga to tak fajnie by było ten cel wbić, nie? No jak się nie uda, no to trudno się mówi. No co, tutaj będę te poprzeczniki wysiewał ładnie. Przyściutkie. Te kliniki takie, co on tu zostawia, tutaj dosiewać, to dosiać. No to się mówi, ale to schodzi czasu. To jedziesz taki poprzeczniak, jedziesz i... Chyba 3 minuty taki poprzeczniak się jedzie. Jak dobrze rzuciłem okiem. Chyba, ale nie sprawdziłem tego. Na 100%. Do lewej, kurwa. No i elegancko. No. I damy radę. Jakoś damy radę. Przydałoby się te 2000 godzin wbić do nowego farminga. Nie, jak nie, to ten myśl chociaż 1900, nie? Chociaż. Tylko nie wiadomo też, kiedy wyjdzie ten farming. Czy on wyjdzie w październiku, czy w listopadzie, czy w grudniu. Tego nie wiadomo. Ale to. Się wszystko zobaczy. Jak to wyjdzie. A dwa poprzeczniaki, najlepszy pomysł. Ten sobie tutaj będzie na spokojnie zawracał. Masz 30 metrów, no to bez problemu. Tutaj widzę, że też zawsze na dwa poprzeczniaki były robione. Który tutaj jak siali, to zawsze cepesiał. I pierw koło jechał, a potem środek się. No ale zawsze na dwa poprzeczniaki tu było. Siany. O, to ja już tu jestem. Także no fajnie, fajnie. Powiem wam, że tutaj już jestem. Nie, w tą stronę jakoś trochę... W tą stronę lekko szybciej poszło. Tak mi się coś zdaje. Chociaż jakby policzyć, to praktycznie tak samo wyszło. Ten, co tam cuduje. Nie wiem, co tam cuduje, ale... Myślę, że tutaj będę miał fajną zabawę do siania. Później. No to... Jak mówiłem, to się wszystko da. Bo jak nie my, to kto? Znaczy, jak nie ja, to kto w sumie bardziej, a nie jak nie my. My bardziej w tą stronę. Lekcje mam do 13.25. I powinno się te wszystkie pola udać zasiać. Powinno się udać. Tak mi się coś zdaje. Mamy 12.10, ja będę miał małego pizza. A, bo tam był ten kamień i on od tego kamienia tam. A będę miał zaraz małego pitstopa. Także no trochę czasu zejdzie, ale sobie tam będzie siał powoli do końca. I teraz... Jakby to zrobić? Dobra.
Dojedziemy do końca i będzie kończyć ten odcinek. No i zasialiśmy na odcinku 27 hektarów. 27 hektarów. Nawieźliśmy 37. Bo tam jeszcze dycha wapna była, nie? Także do tego więcej. No ja sobie muszę to wysiać. Ten kawałek. I potem ten. Potem tam jakoś zawalczyć. I to tak zrobię. Urła. Dobra, jakoś to zasiejemy, spokojnie. Nie panikujmy na zapas. Tu się wciągnę na tą górę i będę kończył odcinek. Bo to już czas. A mnie tak pędzi w jedno miejsce troszeczkę. Dobrze, no przydałoby się skończyć. Wy macie 37 minut. Mogłem sobie na zakaz setnego odcinka godzinny zrobić, ale godzina siedów. No to by miał to zasiane prawie całe. W tym odcinku by miał to prawie całe zasiane. Te wszystkie niedoróbki, co on tu zrobił, to by miał zasiane. No, tylko że godziny to bym 12.30. Kurde, 6 minut przed lekcją skończył. To tak. Nie zdążyłbym wtedy zrobić tego, co chcę. Tak więc. No. No ale myślę, że ostatnie zima jakieś długie zrobimy sobie. Myślę, że jakieś półtorej, może dwie godzinki. Myślę, że z półtorej godzinki na odcinku myślę, że da radę zrobić. No to ostatnie jest żniwa, pożegnanie mapy praktycznie. No myślę, że te półtorej godzinki można zrobić żniw. No żniwa to ciekawa sprawa, bo tam się dużo dzieje. Ja także myślę, że będę nawet fajne pola kosił. Myślę, że postaram się 47 capnąć na odcinku. Znaczy no nie całą, nie? Ale walczę na 47. Taki jest bynajmniej na razie początkujący plan, ale co z tego wyjdzie, to... A tego nikt nie wie. No, także to tutaj widać, że ubywa pola. Bez GPS-a. Kółkiem obok. Obok linii, elegancko. No nigdy chyba rzepakiem nie kończyłem mapy. Ale tak postanowiłem, bo... Bo nie opłacało mi się tego, tych 70 hektarów ponad przesiew, 70 tam chyba 2 jest. Nie opłacało mi się tego przesiewać. 47, tak? Nie opłacało mi się tego pola przesiewać na soję wiosną. Dlatego postanowiłem, że sobie walnę na wszystkich polach ostatni sezon rzepak. Uuu, ten znowu cofa. No trudno, niech cofa. Dobra, opuść. I tu wciągnę się na górę i kończymy. Dobra, także ja już dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mamy 40 minut odcinka. I ja idę za chwilę w jedno miejsce, czyli na kibel. No. Mamy tak troszeczkę pędzi. No także kończymy ten odcinek. I ja wsiadam sobie do pędza. I no, będę sobie obserwował, będę sobie się dalej po prostu. No, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mi kanał, wpadajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć. I widzimy się w 101 odcinku w...
czerwcu już. Także na razie.